Cześć! Niemalże codziennie dostaję pytania, jak zostać organistą, jakie szkoły należy skończyć, dlatego postanowiłem nagrać dla Was ten odcinek. Szybkie podziękowania dla patronów mojej działalności, a ja przechodzę już do konkretów. Taka mogłoby się wydawać najbardziej optymalna droga. Może się zacząć na przykład od Państwowej Szkoły Muzycznej 1 stopnia w klasie fortepianu, lub jeśli byłaby taka możliwość, to od organów. Dokładne zasady rekrutacji, egzaminy, rodzaje dostępnych instrumentów, minimalny i maksymalny wiek kandydata i inne tego typu kwestie należy sprawdzać na stronie szkoły, która nas interesuje, ponieważ to wszystko może się zmieniać, więc szukajmy tylko aktualnych informacji. Oczywiście po pierwszym stopniu Państwowej Szkoły Muzycznej możemy kontynuować naukę na drugim stopniu, a później na Akademii Muzycznej, ale o samej Akademii powiemy sobie troszkę później. Ciekawą alternatywą dla Państwowych Szkół Muzycznych są np. Katolickie Szkoły Muzyczne, na przykład Jasnogórska Szkoła Muzyczna w Częstochowie czy znajdujące się niemal w samym centrum Polski Salezjańskie Szkoły Muzyczne w Lutomiersku. Jeśli zależy Wam właśnie na organach, to tym bardziej polecam zainteresować się Szkołą w Lutomiersku, gdyż mocno zwraca się tutaj uwagę właśnie na ten instrument. Koniecznie sprawdźcie także salezjańską ogólnokształcącą szkołę muzyczną drugiego stopnia, ponieważ jest to jakby połączenie liceum, szkoły muzycznej drugiego stopnia i studium organistowskiego. Macie więc przedmioty jak w liceum z możliwością zdania matury, zajęcia muzyczne jak w drugim stopniu szkoły muzycznej oraz przedmioty związane z muzyką kościelną, liturgią itd. Tak więc jak zaliczycie wszystkie przedmioty i egzaminy, to wychodzicie z maturą, skończonym drugim stopniem szkoły muzycznej i dyplomem organisty. Jeśli chodzi o codzienny dojazd do szkoły, to nie musicie się kompletnie tym przejmować Ponieważ mieszkacie tam w internacie Macie także zapewnione wyżywienie i opiekę Zatem skupiacie się po prostu na nauce I ćwiczeniu na instrumentach Ponieważ macie dostęp do naprawdę wielu sal ćwiczeniowych Z pianinami oraz organami Jeśli nie interesują Was przedmioty na poziomie liceum A zależy Wam wyłącznie na edukacji muzycznej i liturgicznej To oczywiście lutomiersk także daje Wam taką możliwość Oprócz lutomierska słyszałem jeszcze na przykład O diecezjalnej szkole muzycznej drugiego stopnia w Gliwicach Wiadomo, że są jeszcze inne szkoły o zbliżonym profilu ogniska muzyczne, szkoły niepubliczne, szkoły artystyczne, prywatne itd. Ale warto tutaj już poszukać we własnym zakresie, co macie w okolicy oraz jakie przedmioty te placówki oferują, i jakie na przykład kryteria wiekowe trzeba spełniać itd. Tego wszystkiego dowiecie się przeglądając internet, rozmawiając z muzykami, zwłaszcza organistami, pytając na różnych grupach w social mediach zrzeszających organistów, czy. Co jest takie nieoczywiste, przeglądając różne śpiewniki? Ja na przykład o Salezjańskiej Szkole Muzycznej dowiedziałem się ze śpiewnika na Wielki Post. Ponieważ właśnie szkoła w Lutomiersku wydaje w formie drukowanej towarzyszenia organowe na różne okresy. Co chciałbym podkreślić, to w tych śpiewnikach mamy często po kilka opracowań jednej pieśni, więc możemy wybrać, które opracowanie nam bardziej odpowiada, lub po prostu zmieniać sobie harmonizację, aby nie grać ciągle tego samego. Jeśli interesuje nas gra wręcz wirtuozowska, to po szkole muzycznej możemy udać się na przykład na Akademię Muzyczną. Choć szkoła muzyczna nie jest wymagana, żeby dostać się na Akademię Muzyczną, ale proszę Was, sprawdźcie to jeszcze we własnym zakresie. Jednak nie musimy kończyć Akademii Muzycznej, chcąc grać w kościele. Nawet nie wykorzystamy większych Umiejętności zdobytych na uczelni, ponieważ MSZA to nie koncert. Organy mają być takim tłem, taką podporą harmoniczną, a nasza gra nie może przyćmiewać śpiewu ludu. No i Akademia Muzyczna raczej też nie da nam takiego przygotowania liturgicznego, więc to warto również mieć na uwadze. Teraz chyba najbardziej popularna i najbardziej przystępna forma kształcenia na organistę, czyli Studium Organistowskie, Studium Muzyki Kościelnej czy Studium Liturgii i nazw naprawdę jest wiele. Tak więc możecie się spotkać z przyróżnym nazewnictwem, ale chodzi tutaj nam po prostu o Studium Organistowskie. Wiem, że niektórzy poprzedzają naukę w studium organistowskim, np. szkołą kantorów, ale tego typu szkoła nie skupia się na kształceniu właśnie w kierunku organowym, tak więc moim zdaniem warto rozważyć od razu studium organistowskie. W studium organistowskim uczycie się gry stricte na organach, chociaż jeżeli jesteście osobami początkującymi, to możecie zacząć np. od pianina czy fortepianu. Ale oprócz nauki gry na instrumencie macie zajęcia z kształcenia, słuchu, harmonii, chóru, dyrygowania, liturgiki, prawa kanonicznego, chorału gregoriańskiego... Teologii i innych przedmiotów przydatnych podczas posługi organisty aczkolwiek poszczególne przedmioty mogą się różnić w zależności od konkretnego studium. Odnośnie czasu trwania nauki w takim studium, to słyszę od Was różne wersje, ale najczęściej jest to powiedzmy 4-5 lat. Jeśli całkiem nieźle radzicie sobie z grą na instrumencie i przedmiotami muzycznymi, to możecie być przyjęci od razu na przykład na drugi rok, a to oczywiście skraca czas nauki. Nauka w studium kończy się egzaminem i po uzyskaniu dyplomu, możecie rozpocząć oficjalnie swoją posługę organisty. I przypominam, najbliższe studium, aktualne zasady rekrutacji, przebieg egzaminu i inne tego typu rzeczy najlepiej wyszukać w internecie. Jeśli znacie jakieś szkoły dla organistów albo uczące właśnie na organach, o których ja nie wspomniałem, to napiszcie proszę w komentarzu o takich placówkach, ponieważ może się to naprawdę komuś przydać. A jeżeli wy się uczycie grać na organach w konkretnej szkole, czy na przykład w studium, to napiszcie proszę w komentarzu, gdzie, ponieważ może ktoś będzie miał właśnie pytania odnośnie tej placówki i będzie mógł je wam po prostu zadać. Warto poruszyć jeszcze taką jedną kwestię, czyli ta edukacja nieformalna, taka nieszkolna. Wiem też, że sporo organistów gra w kościele bez dyplomu, czy takiej formalnej edukacji. Osobiście nie mam z tym żadnego problemu, ponieważ uważam, że dyplom w wielu przypadkach, a zwłaszcza w przedmiotach artystycznych, to tak naprawdę tylko i wyłącznie formalność. Znam muzyków bez tak zwanego papierka, za to są pasjonatami swojego instrumentu i tematów z nim związanych. Tak samo znam dobrych organistów, którzy mimo braku formalnego wykształcenia w kierunku muzycznym i liturgicznym, od lat pełnili i pełnią swoją posługę na dobrym poziomie. Dokształcają się, czytają, ćwiczą, korzystają z pomocy nauczycieli i po prostu ciągle się rozwijają. Wy też pewnie znacie osoby, które mimo braku takiego formalnego wykształcenia czy dyplomu organisty są naprawdę bardzo dobrymi muzykami, a może sami nawet gracie w kościele, mimo że nie macie tego dyplomu. Uważam, że gra w kościele to jest najlepszy sposób na zdobywanie doświadczenia, na zaznajomienie się właśnie z tą charakterystyką pracy. Ja sam zaczynałem od gry w takiej małej kaplicy. Pozwoliło mi to właśnie nabierać tego doświadczenia, przełamać strach przed ludem, ponieważ w kaplicy było wtedy znacznie mniej ludzi niż w kościele głównym. Chociaż i tak było mi łatwiej, ponieważ byłem ministrantem, a później lektorem, więc czytania czy śpiew psalmu miałem po prostu za sobą. Wróćmy jednak do tej edukacji mniej szkolnej, mniej formalnej. Jeśli macie prywatnych nauczycieli, uczycie się u organistów, uczycie się sami, czy może z kursów w internecie, to nie oznacza, że będziecie gorsi od tych wykształconych organistów. Najwięcej zależy tu po prostu od Was, od Waszego zaangażowania w naukę, swój rozwój, a przede wszystkim, czy będziecie ćwiczyć, grać pieśni, ćwiczyć śpiew, rozwijać such itd. Oczywiście zachęcam Was do zdobycia tego formalnego wykształcenia, ponieważ zawsze jest to na plus i zawsze lepiej mieć ten. Papierek, organisty, ale z tego co słyszę, to bardzo często księżyc nie interesuje wasz papierek, ale umiejętność gry, wasze zaangażowanie, dyspozycyjność i po prostu takie radzenie sobie ze specyfiką pracy organisty. Gdy dostaję pytania w stylu: czy bez znajomości nut mogę zostać organistą?, to po prostu ręce mi opadają, ponieważ jako organista będziecie pracować na śpiewnikach, na różnych nutach, czasami może nawet na neumach, czyli tam chorał gregoriański tego typu kwestie. Więc jak bez znajomości nut chciałbyś sobie w takiej sytuacji poradzić? Tak więc osobiście uważam, że znajomość nut to jest minimum, to jest taka podstawa, jeżeli chcecie w ogóle jakkolwiek zacząć pracować na poważnie z muzyką. Tak więc, jeżeli chcecie zostać organistą, to polecam Wam przede wszystkim zdobycie formalnego wykształcenia, np. dyplomu organisty w studium. Studium da Wam cały wachlarz umiejętności, których nie jesteście w stanie nabyć, pracując indywidualnie, np. Na z nauczycielem albo samemu. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie chcecie lub nie możecie chodzić do szkoły, to róbcie jak najwięcej samemu. Czytajcie, pytajcie, słuchajcie, jak grają inni. Inspirujcie się, analizujcie opracowania w śpiewnikach. Może macie wstęp na chór u siebie lub w sąsiednim kościele i będziecie mogli obserwować organistę. Ale przede wszystkim ćwiczcie sami na instrumencie także utwory, nie tylko pieśni. I jak tylko macie możliwość, to grajcie w kościele, na przykład w tygodniu. Nic nie da wam tyle, jak własna praktyka. I poprawiajcie to, co wam nie wychodzi, lub nie czujecie się pewni w danym obszarze. Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka. A umiejętności nie biorą się z powietrza, tylko tak naprawdę z tych wielu godzin spędzonych przy klawiaturze instrumentu. Dziękuję bardzo patronom za wsparcie mojej działalności. Jeżeli ktokolwiek chciałby dołączyć do grona patronów, link do mojego profilu Patronite znajdziecie w opisie pod tym odcinkiem. Zachęcam Was także do ocenienia tego odcinka, a także zostawienia komentarza, gdzie się uczycie, albo gdzie planujecie się uczyć. Oczywiście możecie zadawać także pytania, jeżeli jakiekolwiek się pojawią. Obok wyświetlają Wam się inne moje filmy, które mogą Was zainteresować, a ja dziękuję bardzo za uwagę i trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!